Dla mnie największą zaletą jest to, że ten robot jest po prostu fajny, że on bardzo dobrze wygląda w tej aptece. Intencja nasza, jak i firmy Fablox jest taka, by robot nie zastępował farmaceuty, tylko wspomagał go w codziennych czynnościach. Nie musimy już rozkładać po magazynach, po półkach, tylko wszystko jest ułożone do robota, który sam rozkłada sobie towar. Wprowadza taką nowoczesność i tak naprawdę wprowadza zupełnie inny wymiar apteki i zupełnie inny styl pracy. Dostaliśmy dużo czasu do rozmowy z pacjentem. Musimy się ponownie nauczyć rozmawiać z pacjentem i wykorzystywać ten czas na opiekę farmaceutyczną, która w niedalekiej przyszłości zostanie wprowadzona do polskich aptek. W tej chwili, od kiedy mamy robota, uruchomiliśmy jeszcze czwarte stanowisko, które jest stanowiskiem stacjonarnym siedzącym, gdzie pacjent, jak i farmaceuta mogą naprzeciwko siebie siedzieć i rozmawiać. Musieliśmy aptekę zamknąć właściwie tylko na 2 godziny, ponieważ całość instalacji przebiegała w nocy. W naszej grupie jest 30 aptek. W 2 aptekach posiadamy roboty apteczne. Planujemy wstawić jeszcze do 3 apteki robota.